Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Cię na recenzję słuchawek dokanałowych od firmy Sound Magic, model ES18. Podstawowy, niedrogi model słuchawek dokanałowych, jednak w testach wypadł dość ciekawie. O wszystkim dowiecie się z tej recenzji, natomiast za dostarczenie tych słuchawek do testów dziękuję sklepowi słuchawki24.pl. Ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Rozpoczynamy recenzję. Przed nami słuchawki Sound Magic ES18, czyli najbardziej podstawowy model słuchawek dokanałowych, niedrogi, kosztujący plus minus 50 zł. I w tej cenie, poza samymi słuchawkami, dostajemy takie właśnie etui z ekoskóry, którym możemy sobie te słuchawki przewieźć, zabrać ze sobą. Taka mała rzecz, ale przydatna. I mamy w zestawie też, jak widzicie, trzy rodzaje silikonowych zakończeń. Są małe, są średnie i są też duże. Oczywiście z dokupieniem tego nie ma problemu. Jest uniwersalny rozmiar i takie coś kosztuje dosłownie parę złotych, więc jeśli nam się zniszczą po jakimś czasie użytkowania, lepiej sobie kupić nowe. To za samy słuchawek. Jak większość słuchawek dokanałowych, są to słuchawki 16-ohmowe o paśmie przenoszenia dość poszerzonym, ponieważ jest to od 15 Hz do 22 kHz. Czyli ten zakres jest troszeczkę większy niż standardowe 20 Hz do 20 kHz. Przynajmniej w teorii wygląda to, brzmi dobrze. Dynamika słuchawek to 112 dB oraz waga 11 g. Oczywiście takie słuchaweczki nigdy nie są ciężkie. To jest normalna sprawa. Co do tego pasma, producent chwali się, że te słuchawki bardzo dobrze reprodukują dźwięk i zapewniają dźwięk szczegółowy oraz mocne basy. Z tymi mocnymi basami się na początku już zgodzę, naprawdę bas jest fajny, nie przesadzony, ale wyczuwalny. Natomiast górne pasma, szczególnie w muzyce klasycznej, po prostu nie są wyciągane tak jak trzeba, ale nie wymagajmy cudów od słuchawek w tej cenie. Natomiast co do wykonania, już Wam pokazuję, przewód ma taką dość standardową długość jak na dokanałówki, jest to 1,20 m. Mamy czerwoną izolację, wydaje się to być dość wytrzymałe. Mamy też kątowy wtyk mini jack o kącie 90 stopni, pozłacany jak widzicie. Mamy oczywiście logo Sound Magic i mamy taki element, który zabezpiecza przed złamaniem, przed wyrywaniem tego przewodu. Więc ta część przewodu jest naprawdę ok wykonana, nie ma tutaj do czego się przyczepić. Następnie idąc dalej dochodzimy do miejsca, gdzie nam się te słuchawki rozgałęziają na dwie. Możemy to sobie tutaj troszeczkę jeszcze rozerwać do tego miejsca. Mamy już same słuchawki, które wykonane są z naprawdę dobrej jakości tworzywa. Jak widzicie, tu mamy logo Sound Magic, tu mamy model ES18. Jest to wszystko plastik, natomiast wygląda elegancko. W środku mamy element imitujący aluminium malowane na czerwono, więc tworzywo lekko połyskujące, czarne plus czerwony element bardzo ładnie to w praktyce razem wygląda. Co do samego zakończenia przewodu w słuchawkach, to też mamy taki element zabezpieczający, więc też jest to nieźle wykonane. Widywałem lepsze rozwiązania, ale w droższych słuchawkach, natomiast też to zabezpieczenie tutaj mamy. Jeśli chodzi o komfort, jak to silikony, jeśli sobie dobierzemy właściwy rozmiar do naszej małżowiny usznej, to trzymają się naprawdę dobrze, nie próbują z tych uszu same wychodzić. I przy okazji takie słuchawki, jakby nie było, zapewniają dobre odcięcie się od świata zewnętrznego. Działa to po prostu tak, jakbyśmy sobie do uszu włożyli zatyczki. Teraz jeśli zdejmiemy sobie te nakładki, ok, widzimy sam przetwornik. Jest on dość duży jak na takie małe słuchawki. Tak więc są to słuchawki dokanałowe, więc nie ma co tutaj za dużo rozprawiać na temat szczegółów wykonania, ponieważ to jest bardzo proste. Mamy kawałek przewodu, mamy zakończenia z membranami w środku i to by było na tyle. Fajnie jakby w tej cenie te słuchawki miały jeszcze pianki Comply, ponieważ to jest naprawdę dobry wynalazek. Takie pianki są praktycznie niezniszczalne i zapewniają jeszcze lepszy komfort niż silikony. Chociaż osobiście jestem mimo wszystko bardziej fanem tych silikonów, o ile w ogóle można powiedzieć, że jestem fanem słuchawek dokanałowych, ponieważ jak oglądacie mój kanał, wiecie, że najbardziej lubię słuchawki wokouszne. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o podstawową prezentację, cechy tych słuchawek, to mamy to za sobą. Jeszcze pewnie możecie też zapytać, jak głośno grają te słuchawki, ponieważ niektórzy z nas lubią naprawdę głośną muzykę. Już Wam to postaram się poglądowo chociażby pokazać. Odpalimy utwór. Na maksymalnej głośności telefonu jest to tego typu, tej głośności dźwięk. Tak więc nie jest to jeszcze poziom dźwięku powodujący ból uszu,
da się w tym posłuchać, chociaż osobiście ja takiej głośnej muzyki nie lubię, tym bardziej wewnątrz ucha, ale są tacy z Was, którzy pytają o naprawdę głośne słuchawki, tak więc te bym powiedział, że są raczej standardowe, jeśli chodzi o głośność tej muzyki. Tak więc to by było na tyle, zapraszam Was teraz na podsumowanie. Dobrze, moi drodzy, pora podsumować. Mamy tutaj słuchawki w niewygórowanej cenie, renomowanej firmy. Nie są to jakieś no-name'y, jakieś słuchawki z kiosku za 5-10 zł. Dlatego mamy tutaj już zupełnie inną jakość i wykonania, i w miarę dobry komfort użytkowania. I oczywiście, co najważniejsze, dość dobrą jakość dźwięku. Przede wszystkim solidne basy i dobre częstotliwości środkowe. Natomiast troszeczkę gorzej wypadają te słuchawki pod względem przenoszenia wyższych pasm. I moim zdaniem nie są to słuchawki chociażby dla amatorów muzyki klasycznej lub ogólnie muzyki instrumentalnej. Świetnie sprawdzają się w muzyce rozrywkowej, tamte ścieżki są naprawdę fajne, bogate i słuchanie muzyki przy pomocy tych słuchawek jest naprawdę bardzo ciekawym przeżyciem. No cóż, myślę, że w tej cenie słuchawki naprawdę warte polecenia, dlatego wysoka ocena się im należy. Za chwilkę jeszcze podsumowanie końcowe, plansza końcowa z wszystkimi plusami i minusami na jednym ekranie. Natomiast jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, łapkujcie, polecajcie znajomym. Ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zapraszam też do zapoznania się z ofertą sklepu słuchawki24.pl, gdyż jest naprawdę bogata. No i przy okazji jeszcze raz podziękowania dla tego sklepu za dostarczenie słuchawek do testów. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!